Dziś Polacy zagrają z Amerykanami w ćwierćfinale Mistrzostw Świata Siatkarzy. No, 3-0. 3-1 dla nas. 3-1 dla Polaków, oczywiście. Mecz na tym poziomie rozgrywek to mecz o wszystko. Jeśli Polacy wygrają, to będą walczyć o medale. Jeśli nie, to odejdą z mistrzostw z niczym. Kurczę, my mamy najlepszą drużynę na świecie, panowie, także trzymamy kciuki, tak? Dlaczego im się uda? Nie, bo dobra jest grupa. Nie, no i po prostu zawodnicy są wyśmienicie, wysportowani i w ogóle. Polacy bronią po raz drugi z rzędu tytułu Mistrza Świata, jednak Amerykanie to jedni z głównych faworytów tych rozgrywek. W pierwszym starciu jeszcze w grupie eliminacyjnej Polska wygrała z USA 3-1. Na pewno nie wypowiem się na temat tego, kto wygra. Nie jestem optymistą, nie jestem pesymistą, natomiast w siatkówce nie jest tak, że poprzedni mecz tak bardzo zostaje w głowie i drużyna, która przegrała, stoi na gorszej pozycji w kolejnym meczu. Amerykanie to bardzo silna drużyna. I jak zaznaczają specjaliści, to przede wszystkim drużyna, która potrafi szybko zdobyć przewagę i utrzymać ją do końca każdego seta. Mimo że w ostatnim meczu z Turcją drużyna zza oceanu mogła sprawiać wrażenie zdekoncentrowanej, to polscy siatkarze są pewni, że dzisiaj zagrają siatkówkę na najwyższym światowym poziomie. A przed nami trudne spotkanie. Zespół Stanów Zjednoczonych jest uważany za jeden z najlepszych zespołów na świecie. Na pewno myślą o zdobyciu medalu podczas Mistrzostw Świata. My mamy nadzieję, że do tego nie dopuścimy, natomiast zapowiada się bardzo trudny mecz. No i sporo będzie zależało od tego, w jakiej dyspozycji oba zespoły rozpoczną spotkanie. My liczymy na doping polskiej publiczności. A my natomiast na wygraną i walkę o złoto. Mecz Polska-USA odbędzie się dzisiaj o 21:00 w Arenie Gliwice.